Jednak zakopali ojca całego! A nie, Aleksander tylko nasrał na Pepę. No hej, co tam u ciebie? Co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie, że już nigdy nie będzie odcinka? Moja reakcja na świnka Pepa? Na szczęście będzie on dzisiaj. Świnka Pepa na plaży, no bo są wakacje, no to słońce powinno być przynajmniej, no to plaża, tak? Ale słuchajcie, wszystkie inne odcinki Moja Reakcja Na znajdują się na kanale Moja Reakcja Na, czyli trum trum uhu itp. itd., tak? A jeśli ty kochasz świnie, to znaczy świnkę Pepę, zostaw łapkę w górę, a jeśli uwielbiasz Miraculous i chcesz reakcję właśnie z tego, to napisz w komentarzu Miraculous i subskrypcja z dzwoneczkiem jest obowiązkowa, albo już nigdy nie będziesz mieć wakacji. Serio, załatwię to z twoim dyrektorem. Będzie lipa na maksa. Naprawdę. Na plaży. Uuu, jaka piękna plaża. Tylko dlaczego oni jadą samochodem po piachu? Przecież by się zakopał. Pepa z rodziną idą na plażę. No nie wiem, czy idą, skoro jadą, przecież widzę, jak jadą tym samochodem. Dlaczego lektor kłamie? Deja vu! Widzicie, jak szybko jadą? Ale dużo rzeczy. Ja mam pytanie, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego na tej plaży nie ma nikogo poza świnioczkami, Pepkami i rodzicami? Przecież jak ja pojadę sobie na plażę, to parawan na parawanie parawan. A tutaj pusto. Może to jest plaża nudystów, ej. Ręczniki, torba plażowa. Sarny, dziki. Parasole. Borsuki, kuny, jenoty. Koszyczki. Nie wymądrzaj się tak, okej? Okay? Przecież widzimy, co tam wyciągasz, nie musisz nam mówić. Zanim zaczniecie się bawić, musicie się posmarować kremem. Fuj, ja na plaży nigdy nie lubiłem, jak rodzice mnie smarowali. To takie tłuste. I przyznam się, że jak jadę gdzieś na ciepłe jakieś, wiecie, opalanko, to nigdy się nie smaruję. Ale lepiej się smarować, bo to chroni skórę też, wiecie? Dobra, nieważne, zobaczmy, co tam dalej będzie w tym filmie. Słońce jest bardzo gorące. Słońce jest gorące! Lektor jest inteligentnym człowiekiem, ma 300 IQ. O tak? Ten lektor jest mega inteligentny! Chyba jest totalnym głąbem! Zapraszam do sklepu komikświr.pl! Tam są koszulki, breloki, są też tatuaże i naklejki! Dobra, oglądajcie dalej ten śmieszny film! Dlatego Pepa i George muszą się posmarować. W ogóle widzicie, z jaką agresją ta mama smaruje ich tak. Jakby zmywała szybę. Wypróbujmy tę piłeczkę. Chyba działa. Piłkę to się wypróbowywuje tak. Bierzesz ją, biegniesz, podrzucasz, kopiesz ją i jak wyleci tak daleko, że już jej nie widzisz, znaczy, że działa. A jak się przewrócisz próbując, to znaczy, że nie działa. Jaka super piłka. I prosto do wody ta piłka poleci na głębokość 30 metrów. George, łap! Ojej, George jest za mały, żeby złapać piłkę. Ojej, George jest za mały, aby złapać piłkę. George to jest odkręcony hydrant, jak płacze. No patrzcie, jaki wodotrysk tutaj. George Fontanna, ej, wszyscy piszemy w komentarzu George Fontanna. Nic nie szkodzi, George. Czy chcecie się wykąpać w morzu? O tak, tato. Załóżcie dmuchane rękawki. Przywiążcie sobie ten kamień do nogi. To znaczy, załóżcie te dmuchane rękawki, chciałem powiedzieć. Czemu tata dmucha George'a? A, on rękawki ten! Myślałem, że on George'a napompuje, żeby się na wodzie unosił. Teraz ja, teraz ja! Tato, teraz mnie nadmuchaj, teraz moje rękawki nadmuchaj! Ale jakby tata chwycił tak Pepę za ten ryjek i w te dwie dziurki do nosa by jej tak... I by Pepa nagle była tak... Jak wiecie, jak ryba rozdymka. Pokażmy, jak wygląda ryba rozdymka. O tak wygląda. A jak się rozdyma, to o tak wygląda. I Pepa właśnie tak by wyglądała. Tylko bez kolców. Nie ma Pepy z kolcami. Ale nie ma też róży bez kolców. Czy woda jest zimna? Jest cudowna! Nikt tak nie powiedział nad Morzem Bałtyckim. Chyba, że ktoś morsuje, tak? To wtedy mógł powiedzieć. Nawet jak jest minus 300 stopni, to powie, że jest cudowna woda. Ale ja, no w Bałtyku tak raczej taka lodowata. Raczej cudowna lodowata. Z lodowca. Co chlapiesz? Nie wolno chlapać. Nie po oczach, słona woda pali w oczy. Jej, nie no. Słyszeliście, jak ta mama tak głośno krzyczy strasznie, aż mi ucho zabolało.
Gotowi? Na co gotowi, przepraszam? Na nic nie jestem gotowy, na nic się nie zgadzam. Ty zacząłeś, tato świnko. To ona powoduje te katastrofy, tsunami. Pewnie ona też tornado potrafi rozkręcić i ten, jak mocno tupnie, to też trzęsienie ziemi ona robi. Może już dość tego chlapania. A może dopiero zaczynamy, tato? A teraz będziesz naszą łódką, tato! Ahoj, piraci! Ahoj! Tato, uwielbiam być na plaży! Tato, uwielbiam, jak jesteś łódką! Peppa i George uwielbiają plażę. Wszyscy lubią tu być. Jacy wszyscy, przepraszam. Jacy wszyscy? Tu jest tylko Peppa, George, tata, mama. Nie ma tutaj ani królika Rabbita, ani nie ma kota Tomka, ani nie ma tej pani z wielkimi rogami, co ma akcent niemiecki. Jacy wszyscy? Pewnie tu sinice są. Wszyscy się bawią na plaży bez sinic. Albo w basenie podgrzewanym cieplutkim, a nie w Bałtyku. Chcecie się pobawić wiaderkiem i łopatkami? Uspokój się, matko. Przed chwilą weszliśmy do wody, a ty już chcesz nas wyciągnąć z niej pod stępem? Nie ze mną te numery. Mnie też rodzice zawsze chcieli wyciągnąć z wody, bo byłem taki chudy, że miałem sine usta tak. Szczękałem zębami tak. Ale i tak chciałem być w wodzie, i tak nie chciałem wychodzić. O tak, mamusiu. A Peppa i George się dali nabrać. Ale oni są naiwniaki. Tato, tato! Możemy cię zakopać w piasku? Nie wierzę. Ojca chcą żywcem pogrzebać. Peppa i George to prawdziwi bohaterowie bajek dla dzieci, tak? Tylko dają zły przykład, nie róbcie tak, nie róbcie. Cóż? Widzieliście strach w oczach taty? Cóż? Proszę, tato! Tylko jeden raz, tato! Tylko jeden raz! No bo raz wystarczy, jak się dobrze zakopie, nie? Wystarczająco głęboko. Peppa i George zakopują tatę w piasku. Lektor, widzę, też się cieszy z tej okrutnej sceny. Teraz na mnie uciekniesz. Aha, że na powierzchni go zakopać, tak żeby, wiecie, żeby musiał wyjść z tego piasku. Myślałem, że chcą dwumetrowy dół wykopać i go tam, wiecie, nie? Zakopać, ale oni jednak się chcą tylko tak pobawić. Tak normalnie. Dajcie mi mój kapelusz. Cóż, jeśli poprosisz... Proszę, Peppo, nie chciałbym dostać udaru słonecznego. Może się teraz troszeczkę zdrzemnę? Nie wolno zasnąć na plaży nigdy, słuchajcie. Po pierwsze, można dostać udaru słonecznego. Po drugie, możecie zostać okradzeni. Po trzecie, możecie się spalić na słońcu. Po czwarte, możecie zasnąć i wstać w nocy, kiedy wilkołaki już na plaży grasują. I potwór z Loch Ness spływa. Zbudujmy zamek z piasku. Peppa i George robią zamek z piasku. Słyszeliście tego lektora? Czemu on powtarza to, co mówi Peppa, tylko innymi słowami? Ja nie rozumiem gościa. Najpierw nasypujesz piasku do wiaderka. Odwracasz wiaderko do góry dnem i stukasz. Podnosisz je i proszę. Ale świnio, czy Peppo, to nie jest fizyka kwantowa, to nie jest chemia organiczna, to nie jest składanie burgera, żeby musieć instrukcję podawać. To jest papka z piasku. Wkładasz piach do pojemnika, na drugą stronę. Pum! I już jest. Zamek z piasku. Hej! Następny zamek. Nie. Nie. Nie! To nie jest zamek z piasku? To są babki z piasku. Zamek z piasku... Kto mi przerywa? Tak, słucham? 5 minutes later. Dobra, papa. Dzwonił zadowolony klient, który zakupił sobie o taką koszulkę i breloczek ze sklepu Chomich Świr. Mówił, że są wakacje, znów będą wakacje. Czas do domu, nie zapomnijcie niczego. Niczego, chodzi o takiego filozofa, pisarza, żeby książki nie zapomnieli. Wszystko jest, mam wrażenie, że coś zostawiłam. No mi się wydaje, że zostawili tatę. Jednak zakopali ojca całego. Oczywiście, został kapelusz. Tata! O, jednak nie całego. Zapomnieliśmy tatusia. Tak, zapomnieliśmy tatusia. Patrzcie, jak się temu świniakowi trąba śmiesznie marszy. Popatrzcie na to, jak zabawnie. Zostawiliśmy cię na plaży. No ja nie wiem, czy zostawiliście, skoro się po niego wróciliście. Jak się kogoś zostawia na plaży, znaczy, że się po niego już nie wraca. Ale George sobie przypomniał.
A, to jednak tylko George trzyma stronę taty, a mama i Pepa chcieli zostawić go. Cieszę się, że chociaż George o mnie nie zapomniał. No właśnie, widzicie? Chociaż George! No, ale to mądre, wytarzać się w piachu na koniec. Gratulacje, a do samochodu potem ten piach wniesiecie i kto to będzie sprzątał? A gdzie jest nasz nowy kuzyn? Tutaj jest kuzyn maluszek. Czy wy widzicie minę tego kuzyna? George jest zadowolony, że to chłopczyk. George nauczył Bobasa fontan nowej mocy. Maluszek jest za mały, że... Ej, słyszycie to? On wyje jak syrena alarmowa, albo alarm przeciwpożarowy w sklepie. Maluszek nie chce się z tobą bawić. On chce się bawić ze mną. No, rzuć w niego tą piłką, Pepa. Rzuć w niego tą piłką. Zobaczymy. Mocniej tą piłką. Mocniej tą piłką. Widzieliście, jak mocno odbiła świruska, czy pepuszka? Przestraszyła maluszka znowu. No patrzcie, fontanna syrena tutaj wyje. Jeśli on nie chce bawić się dinozaurem ani piłką, to co może robić? Jeść kaszkę! To jest kaszojad, Pepo! To jest zwykły kaszojad! Co ty se myślisz? On tylko je i śpi. Widzisz? Je i śpi. Kaszojad śpioch. Jeszcze beka. Tak ma na imię dzidziuś Aleksander. Takie wielkie imię dla takiej malutkiej świnki. Całkiem miły. Nawet jak na chłopca. A że niby co, że niby chłopcy są mniej mili? O! Zaraz zwymiotuję na nią, uleje mu się lekko. Co to za zapach? A nie, Aleksander tylko nasrał na Pepę. Myślę, że trzeba zmienić Aleksandrowi pieluszkę. Chloe, cieszysz się, że masz młodszego brata? Tak, Aleksander jest słodziutki. Aleksander to jest producent Nutelli, to jest główny producent Nutelli na rynek polski. Chciałabym, żeby George był takim słodkim prosiaczkiem. Pepo, niech mnie ręka broni coś tam. Kabeszon, George! To jest! Tak, słucham? George może udawać niemowlaka. George się trochę przestraszył. Włożymy go do wózka dla lalek. Wspaniały pomysł. A może ty tam wejdziesz, Pepo? Taka mądra jesteś? Może ty tam się zapakujesz, co? George jest bardzo asertywną świnią. Powiedział nie i basta. George nie chce udawać niemowlaka. I koniec odcinka jest. Koniec. Nie chce udawać i koniec. Nie było dalej już co wymyślić. Gdzie się podziało niebo? Nie martw się, Pepo. To tylko mgła. Co to jest mgła? Mgła to chmury, które są za nisko i zasłaniają niebo. O, to bardzo gęsta mgła. Niczego nie widać. Może powinniśmy wrócić do domu? Tak. Czy cały odcinek Pepy wyglądał tak, że oni wyszli? Tato, a co to jest mgła? Mgła to gęste chmury, co są za nisko i zasłaniają widok. To może powinniśmy wrócić do domu. I koniec odcinka? Ten odcinek trwał chyba z 40 sekund. Czuję się oszukany. Przyszłam po rzeczy na wyprzedaż staroci. Tutaj są. Może weźmie pani stary futer? A może weźmie pani moje dzieci, George'a i Pepe? O, ale hojnie. Stary, zapyziały, zagrzybiały, podarty fotel. Ale jesteś hojna, mamo Pepy. Do widzenia. Do widzenia. Elowina. Oddałaś stary fotel tatusia. Nic nie mów, to nie zauważy. Weźcie w domu telewizor, wyrzućcie za okno i nikt nie zauważy. Weźcie lodówkę, wyrzućcie za okno. Jak będziecie cicho, nikt nie zauważy. Nadszedł dzień wyprzedaży. Muchy koło tego fotela latają. Czyli ten fotel naprawdę musi capić grzybem. Pieczarką myślę, że nawet. Tu, koło pani Królik, pęknięty komputer zepsuty. To jest targ śmieci, nie staroci. Jedyne co tu jest dobre to marchewka koło pani z rogami i ciasto.
Pepo, co z tym fotelem? To straszny śmieć, ale zawsze można napalić nim w kominku. Nie wierzę, bajka Pepy uczy, żeby palić śmieciami w kominku. Coś mi się wydaje, że to nie jest zbyt ekologiczne palić starym śmieciowym fotelem, który ma pełno różnych dziwnych lakierowanych i plastikowych elementów. Niech to tylko ekolodzy się o tym dowiedzą. Przecież to jest antyk. Teraz tak się mówi na śmieci, antyki, ta? No to ja mam w domu dużo antyków w takim razie. Może chcecie odkupić jakiś antyk ode mnie, co? Serio? Tatuś mówił, że jest wart mnóstwo pieniędzy. Nigdy nie wiadomo. Lepiej podwyższę cenę. Pepa powinna być sprzedawcą gdzieś tam, bo wciśnie każdy kit każdemu. Chciałam kupić tego pajaca w pudełku. Czy mi się wydaje, czy ona dała go na tą wyprzedaż, a potem go odkupiła? Nie wiem, czy tak można robić. Chciałabym strój pielęgniarki. Balon z papugą poproszę. Czy oni odkupują rzeczy, które sami dali? Chodzi o to, aby się pozbyć tych rzeczy i zarobić siano, a nie żeby się pozbyć tych rzeczy, pozbyć się siana i znowu mieć śmieci w domu. Zobacz, co kupiliśmy. Wasze stare zabawki. Tęskniliśmy za nimi. No, jest się z czego śmiać. Jest się z czego śmiać. Podstawowych zasad ekonomii nie kumacie. Zobacz, co kupiłem. Piękny, antyczny fotel. Och, tato świnko. Przecież to zwykły rupieć. Stary świń wydał całą wypłatę na ten wypierdziały stary fotel. Ale jak to się mówi, jaki ojciec, taka świnia. Właśnie uzbieraliśmy tyle pieniędzy, że wystarczy na naprawę dachu przedszkola. I właśnie uzbieraliśmy tyle pieniędzy, że wystarczy, aby kupić mi nowe buty i jakiś jeszcze pierścionek. Ona dla siebie tą kasę bierze. Dzięki, tato świnko. Ho, ho, ja też dziękuję. Mega zabawne, okradli go z kasy i się wszyscy śmieją. Pamiętaj, lubisz świnie Pepe? Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz, abym skomentował Miraculous, to zostaw komentarz Miraculous. No i nie zapomnij, że moja reakcja na Trum Trum Wuchu itp. itd. tylko na kanale Moja Reakcja na który cię serdecznie zapraszam. Pepo, jeżeli tak lubisz bąbelki, to pobaw się płynem do baniek. Jeśli tak lubisz bąbelki, to pozmywaj naczynia. Jak mocno ściśniesz gąbkę, będzie dużo piany. A jak dmuchniesz, to ta piana poleci. Idź pozmywaj, okej, Pepo? Moczysz patyczek w pudełeczku. Potem weź głęboki oddech i dmuchaj. Teraz ty spróbuj. Weź głęboki oddech i dmuchaj. O tak George zrobił. Miał dmuchać, nie pierdzieć buzią. George bardzo się stara, ale nie ma siły mocniej dmuchać. George zaraz zemdleje, odpłynie mu ten, mózg mu się mózg mu odpadnie. Wiem, jak nauczyć George'a robić bańki. Umocz patyczek w płynie, unieś do góry i machaj wokoło. Taki to sposób, a myślałem, że ma na myśli, że wezmą George'a w łapy i go ścisną i wtedy by mocniej dmuchnął. Jak będziesz biegał, będą większe. Widziałem na plaży ludzi, co mieli takie miecze wielkie, takie wielkie miecze i oni robili tak i były takie wielkie bańki, takie jak mój łeb. Czekajcie na mnie. A Pepa biegnie za nim i pożera te bąble. Skończył się płyn do puszczania baniek. Ale George Fontanna zaraz napełni ten pojemnik i będzie znowu zabawa. Zabawa. Nie martw się, Pepo. Mam pewien pomysł. Mamo świnko, przynieś mi proszę wiadro. Przynieś mi wiadro. Wydoję krowę i wleję i będzie. Pepo, przynieś mydło. Jakie mydło? Robi się to z płynu do mycia naczyń. Z płynu jakie mydło. George'u, znajdź moją rakietę tenisową. Rakietę tenisową? Co on chce zrobić? A, nic nie chce zrobić, bo skończyli odcinek w tym miejscu. Coś mi się wydaje, że to nie były całe odcinki, tylko jakieś takie fragmenciki. No ale cóż, czasem tak bywa, tak? Łapka, subik, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, ju!